Łukasz Karpiel, pch24.pl, a moimi Państwa gośćmi jest pan Arkadiusz Stelmach, wiceprezes Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi oraz pan Piotr Dere, Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi. W takim zacnym gronie będziemy sobie komentowali taki program prawy, prosty, ale troszkę z innym składem. I wracając do tego, co się wydarzyło, czyli taki, a nie inny wynik wyborczy, montują się koalicje, każdy dzień przynosi jakieś tam nowe informacje. Dzisiaj orędzie pana prezydenta Andrzeja Dudy, wystąpienie, że dwóch kandydatów. Zobaczymy, co z tego będzie. No, wiele wskazuje na to, że zakończy się to jednak jakimś dogadaniem się między tą tęczowo-zieloną, kolorową, etc. koalicją i mogą oni przejąć władzę. Co to oznacza, też nad tym się pewnie warto zastanowić. A może nie, bo rzeczywistość jest nieprzewidywalna i zobaczymy, co z tego może wyniknąć. Ale zanim o tym, co będzie, to o tym, co się stało, co już wiemy, czyli zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości i wszystko na to wskazuje, że zwycięzca będzie przegranym. Niektórzy mówią, że nawet największym przegranym. Wyniki Koalicji Obywatelskiej, wyniki Trzeciej Drogi, dość zaskakujące, na tym też się chyba warto zastanowić, czym Kosiniak-Kamysz, Hołownia, etc. Uwiedli, może to jest złe słowo, ale urzekli z ludzi, którzy na nich zagłosowali, bo to wynik naprawdę bardzo duży. Taki, a nie inny wynik Konfederacji. O tym też warto powiedzieć dlaczego, bo chyba apetyty były, a nawet na pewno apetyty były dużo większe, bo przecież w niektórych sondażach niedługo przed wyborami Konfederacja miała wynik dwucyfrowy, tam się zaczęły pojawiać nawet głos o 15 czy może więcej procentach, a tu wyszło jak wyszło. W Senacie to już w ogóle pakt senacki zdecydowanym zwycięzcą. I co dalej? No i właśnie panowie, ale zacznijmy od może krótkiej diagnozy takiego a nie innego obrotu sprawy. I tu też warto dopytać o tą frekwencję, bo to tak wszyscy się zachwycali, że tak wspaniale tyle tych ludzi poszło do wyborów. No i to też jest kwestia... No, też różnie można to też interpretować. Teraz się dowiadujemy o jakichś takich ruchach tektonicznych wśród elektoratu, że ten elektorat się przemieszczał. Ktoś zadaje pytania, jak to się stało, że tam, gdzie głosowanie trwało do trzeciej w nocy, nagle było wszystko, koce, jedzenie, restauratorzy. No to też ciekawe. Może trochę teoria spiskowa, ale warto o takie rzeczy też pytać. Panowie, więc najpierw kwestia diagnozy tego zwycięstwa, ale chyba pyrrusowego zwycięstwa prawa i sprawiedliwości. Pan Arkadiusz Stelmach. Może. Dobrze. Szanowni Państwo, najserdeczniej Państwa witam. Dobry wieczór, szczęść Boże wszystkim. No, wydaje mi się, że tak, że diagnoza pyrrusowego zwycięstwa tego bloku antypisowskiego. Ja bym powiedział tak, że jak na tą propagandę, jak na to wykreowanie takiej atmosfery jakiegoś nadciągającej, nie wiem, zagłady na Polskę, czy już trwającej właściwie zagłady, jakiegoś końca demokracji, jakiegoś, nie wiem, ataku na wolność, jakiegoś wypadnięcia poza, nie wiem, grono jakichś cywilizowanych krajów europejskich, to wydaje mi się, że może nawet można powiedzieć, że słaby jest ten wynik właśnie tych ugrupowań, no właśnie spod znaku liberalizmu. Aczkolwiek też no, nie jest on taki całkiem mizerny, prawda? No i tutaj wiemy przecież od dłuższego czasu, że na skutek tego, że w Polsce rządziła partia, która się w jakimś tam stopniu gdzieś tam odwoływała do jakichś wartości tradycyjnych, do chrześcijaństwa, do, prawda, no gdzieś tam za kadencji tej władzy, prawda, no udało się na przykład, że Trybunał, prawda, Konstytucyjny no orzekł, tak jak orzekł w kwestii życia ludzkiego, no to w elitach liberalnych na świecie wywoływało niezwykłe jakieś takie wzmożenie antypolskie. Polska miała nieustannie fatalny PR.
straszenie polskim marszem niepodległości na przykład, jako jakimś, nie wiem, wydarzeniem iście faszystowskim, czy niemalże nazistowskim. Pokazywanie, że my jesteśmy jacyś, nie wiem, wrogo nastawieni do obcych, jakimś narodem ksenofobicznym, bo na przykład próbujemy bronić się przed nielegalną migracją. To wytworzyło jakiś taki, jakąś taką atmosferę i myślę, że echa tej atmosfery na Zachodzie w postaci tych pudeł rezonansowych różnych medialnych i innych w Polsce mogły wytworzyć taką atmosferę rzeczywiście grozy, zagrożenia, jakiegoś nadchodzącej jakiejś apokalipsy i to może przyczyniło się do tej właśnie wysokiej bardzo frekwencji, rekordowej jak na warunki polskie. No i udało się skutecznie przestraszyć dużą część opinii publicznej i jak to często niestety w Polsce jest, bez żadnej jakiejś pogłębionej analizy, bez znajomości szerszego kontekstu tego, co się dzieje, no choćby nawet w Unii Europejskiej, szerzej na świecie, w jakie ramy Polska została wprzęgnięta, ramy no, po prostu ideowe, instytucjonalne, mamy się tutaj Unię Europejską, uczestnictwo nas no, w ONZ-cie, w różnych takich właśnie wspólnotach globalnych i zagłosowali no, po prostu za takimi akurat ugrupowaniami ludzie. Myślę, że z jakiejś takiej obawy, strachu, jakiejś takiej nadziei, że teraz jakaś taka jutrzenka nowego świata nastanie. Natomiast no, konkretnie to będzie dla wielu ludzi, może mieć bardzo opłakane skutki. No już tutaj widzimy, prawda, że od razu podnoszą się głosy na przykład w kwestii aborcji, czyli prawda, przerywania, czy no, tak zwanego przerywania ciąży, czyli mordowania dzieci w łonach matek. I jeśli również chodzi o przyjmowanie tej agendy zielonej tak zwanej, czyli tej ekologicznej, spod znaku właśnie tych wszystkich kwestii typu Agenda 2030, no to przełoży się na bardzo duże konkrety. No, no, dużym konkretem będą rosnące ciągle rachunki za energię, coraz większe problemy z poruszaniem się Polaków po swojej własnej ojczyźnie i coraz mniejszy wpływ nas, Polaków, nawet naszych elit tutaj lokalnych, na to, co w ogóle w Polsce się dzieje. Także myślę, że wygenerowano pewien strach, wygenerowano pewne poczucie takiego znowu jakiejś gorszości, jakiegoś stanu upodlenia i do tego doszło. No, nie jest to zwycięstwo jakieś takie totalne. Partie te do niedawna opozycyjne, które teraz no, tutaj zgłaszają się, że chcą, to one chcą stworzyć rząd, nie ma w nich jakiejś jedności. Trudno dostrzec tam jakieś takie trwałe, solidne podstawy do jakiegoś spójnego programu, do jakiegoś, nie widać tam specjalnie jakichś takich podstaw do jakiegoś zgodnego rządzenia. No i to też jestem sam ciekaw, jak to będzie przebiegało. No tak. Może oddamy dalej tak. Głos. No właśnie, spójny program to jest. Oni go wielokrotnie wykrzykiwali, jak się nazywa, jak brzmi ten spójny program. Ja tego, broń Boże, nie powtórzę, ale to jest spójny program. On w tych gwiazdkach się wyrażał. I to do tej pory działa, no ale tu się przeciąga sytuacja. Przeciąga, nie przeciąga, dopiero się zaczęła tak naprawdę, ale może ta sytuacja się troszkę wydłużać, jeżeli prezydent pewnie na to wygląda, wykorzysta wszystkie te terminy, to ten program gwiazdkowy może nie wystarczyć i to dopiero może być ciekawie. Ale właśnie, i za czym będziemy antycypować, to jeszcze diagnoza tego, co się wydarzyło, pan Piotr Dere. Tak, ja postaram się bardzo krótko powiedzieć, nie będzie to nowe, bo takie refleksje już padały w przestrzeni publicznej. Wydaje się, że te wybory zwyciężyły wszystkie partie, które dostały się do Sejmu, bo ze wszystkich kierunków takie informacje płyną, prawda? No PiS wygrał, bo uzyskał bezwzględnie na największą ilość posłów z partii ubiegających się o to. Oczywiście Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica wygrały, bo nawet gdy, tak jak w przypadku tej ostatniej, straciły bardzo dużo miejsc w Sejmie i
straciły poparcie bardzo dużej części elektoratu. No to cieszą się, bo po wielu, wielu latach nieobecności w rządzie nareszcie jest szansa, nie mówmy, że to już się stało, ale jest szansa, że będą współrządzić Polską, że będą partycypować w rządzie. Nawet swój sukces, powiedzmy, może nie tak hucznie, ale ogłosiła Konfederacja, która po pierwszych takich grobowych bardzo reakcjach, minorowych nastrojach przewodniczącego Mentzena, który oświadczył klęskę, ogłosił klęskę, przepraszam, ale później ta Konfederacja jednak doszła do wniosku, że jednak pomimo wszystko odniosła sukces, bo powiększyła stan swojego posiadania. No więc wydaje się, że wszyscy są po wyborach zadowoleni. Tylko pytanie, czy wygrała na tych wyborach Polska i Polacy. No i wydaje się, że nie. A oczywiście powodów jest bardzo wiele i tu z pewnością będziemy o nich mówić, co może się zmienić po wyborach i co już zaczęło się zmieniać. Ale z pewnością takim już zauważalnym efektem negatywnym jest to, że tak naprawdę Polacy w tych wyborach głosowali w większości z powodów urojonych. To znaczy głosowali wbrew swoim autentycznym poglądom, wbrew swoim autentycznym interesom. I to naprawdę, no bardzo często te grupy akurat, które popierały daną partię, z powodu jej rządów czy ewentualnych rządów mogły być najbardziej upośledzone, jakby najbardziej cierpieć, można powiedzieć, prawda? Więc to świadczy o tym, jak bardzo polityka już w Polsce i na świecie pewnie, ta polityka współczesna, przynajmniej w tym aspekcie wyborczym, odbywa się w świecie miraży. A taki przykład, no, wspomniał mój szacowny przedmówca o tych obawach, prawda, że istniała obawa przed wyprowadzeniem Polski z Unii Europejskiej, prawda? No ja akurat należę do tych osób, które gdyby taka perspektywa była realna, bardzo bym się cieszył, gdyż należałem też do osób, które były zdecydowanie przeciwne wchodzeniu Polski do Unii Europejskiej, ale i nie zmieniłem zdania przez te już... Wydaje się, że na razie bardziej realna jest perspektywa zacieśniania współpracy, tak, bez względu na skutki. Ale chciałbym podkreślić, że ten obóz liberalny był w stanie wygenerować w oparciu o takie naprawdę zupełnie można powiedzieć urojenia, że Polska zmierza w kierunku wyjścia z Unii i że właściwie już jedną nogą jesteśmy poza Unią, bo przecież padały takie słowa, był w stanie wygenerować autentyczny sprzeciw społeczny, bo przecież wyprowadzili pod tymi hasłami na ulicę naprawdę setki, może nie setki, ale dziesiątki tysięcy Polaków, którzy zaczadzeni tą propagandą, powtarzaną też w liberalnych mediach, no naprawdę uwierzyli w to, że to jest prawdą. Oni akurat identyfikowali to jako zagrożenie, ja bym się z tego cieszył, ale tak czy owak nie miało nic takiego miejsca. Nie było to faktem, więc to pokazuje naprawdę bardzo wiele, na jakich podstawach te emocje społeczne, które doprowadzały ostatecznie do udania się do urn, no i tam właśnie i wpływały na zwiększenie, to osławione zwiększenie frekwencji, które oczywiście miało wiele powodów, których tu nie będziemy pewnie analizować,
jak, w jakim stopniu te emocje właśnie były oparte na fałszywych, całkowicie fałszywych, propagandowych przesłankach. Ale właśnie ta kwestia emocji jest dość istotna, też w kilku kontekstach, ale o jednym chciałbym, żebyśmy porozmawiali. A mianowicie w ogóle można odnieść wrażenie, że polityka, nie tylko polska, staje się czymś coś na kształt zarządzaniem emocji, tworzenia, kreowania, a potem zarządzaniem tą emocją w taki sposób, żeby ono nam służyło, ale też mam wrażenie, aby przykrywało pewne inne sprawy, które dzieją się jak gdyby poza tym, co widzimy. Czyli tu jest ta emocja, jest to wzmożenie takie czy nie inne, natomiast gdzieś tam na zapleczu te młyny mielą i zmieniają tą rzeczywistość w sposób prawdziwy, no bo emocji to czasem się zmienia rzeczywistość, ale to na ogół się zmienia stan zdrowia albo stan umysłowy. Natomiast prawdziwe zmiany dokonują się, mogą się dokonywać poza naszymi oczami. I właśnie tu chciałbym, abyśmy porozmawiali o tych polach, na których one się dokonują i to o paradoksie, albo nie o paradoksie, prawie niezależnie od tego, kto rządzi. Bo tak naprawdę są ekipy, które trochę wzmacniają dokonywanie się tych zmian rewolucyjnych, niektóre je opóźniają, ale one mają niestety, jak do tej pory, taką tendencję do toczenia się od poziomu jakichś ogólnych raportów, które są tylko raportami. Ale to jest tylko raport, to my stwierdzamy, jak jest. Potem przekłada się na prawo, powiedzmy, unijne i tak dalej. I na końcu przekłada się na prawo obowiązujące w danym kraju, a na przykład uderza po kieszeni. I ja od tego chciałbym wyjść, bo rozumiem, że ktoś wspomniał pan prezes Stelmach choćby o tej zielonej agendzie. Ja chciałbym, abyśmy tych kilka pól zarysowali, bo to jest bardzo, bardzo istotne, abyśmy na to byli wrażliwi. No, nazwiska są, pojawiają się, znikają. Tu największym zwycięzcą jeszcze może być Kosiniak-Kamysz w ogóle, który teraz stał się jak niczym panna na wydaniu. Ja dzisiaj słyszałem, jak on był w jednej ze stacji takiej lewicowej, tam po prostu z jednej strony widać było to takie obtańcowywanie prezesa Kosiniaka-Kamysza, z drugiej strony, żeby wymóc jakieś deklaracje, no co on zrobi, to już jest jego sprawa. Skądinąd też bardzo, bardzo ciekawa historia trzeciej drogi, ale o tym może po tym. Ale o tych polach faktycznej zmiany, na które warto zwracać uwagę, na które patrzeć trzeba szczególnie, chciałbym, abyśmy trochę porozmawiali, pan prezes Stelmach. Szanowni Państwo, te właśnie, tu pan kolega Łukasz powiedział, że emocje. I faktycznie, jak się rozkręca kampania wyborcza, ta ostatnia to też bardzo dobrze pokazała, to wszyscy udają, albo faktycznie tak się zachowują, jakby chodziło tu o wybór naprawdę władz w pełni suwerennego i niezależnego państwa. I wydaje się wszystkim, że jak wygra taka partia, no to nie wiem, taki program będzie realizowany tutaj z konsekwencją, to jakieś takie tryby ruszą, machina cała ruszy i programy jakieś będą ostro realizowane, tu taka zwrotnica zostanie przestawiona, tu Polska pojedzie w pełni, tam potem z pełną prędkością w jakimś tam kierunku i tam taki czy inny tam maszynista będzie w tej lokomotywie siedział tam, ktoś będzie sypał ten węgiel do pieca i to będzie szło jak w jakimś tam określonym kierunku. Tymczasem warto sobie uświadomić, że po prostu no, w Europie, przynajmniej w Unii Europejskiej, no po prostu takich państw już nie ma. Takich państw już nie ma. No nawet weźmy takie Niemcy, które nam się wydają, że są takim państwem, które no, realizuje jakąś tam swoją politykę, nawet mówi się, że tu jakaś powstaje jakaś tam kolejna czwarta Rzesza na przykład i tak dalej. No ale to też wyszło, dwa razy to bardzo dobrze wyszło, że Niemcy nie są już takim państwem jak za czasów, no nie wiem, Bismarcka, że pierwsza sprawa to była Herzlich Willkommen Angeli Merkel, która, no wszyscy przecierali oczy ze zdumienia, co ta pani kanclerz robi. No, na ulicach wydarza się to, co się wydarza. Narastał chaos, niekontrolowany w ogóle napływ ludzi. Jakiś problem to jest dla struktur państwowych, żeby tych ludzi wchłonąć, no jakoś zapewnić im jakiś niezbędny tam byt. A drugi raz wyszło to na przykład przy tak zwanej pandemii, kiedy też
No, każde państwo, i to nawet również te poza Unią Europejską, nagle okazało się, że mają gdzieś tam swoich suwerenów do tego stopnia, że jak za jakimś dotknięciem czarodziejskiej różdżki realizowały programy gdzieś tam, które przychodziły spoza. Więc po prostu takiej rzeczywistości już nie ma. To nie ma tak, że wygra ten czy ów blok polityczny i od razu tutaj się wszystko będzie zmieniało. I właśnie tutaj przechodzę do tego punktu, że od co najmniej no, kilkudziesięciu lat, pół wieku, tak naprawdę od po wojnie, bardzo mocno ruszyły procesy globalizacyjne, tak zwane procesy globalizacyjne. Powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych, która potem po kilkudziesięciu latach została bardzo skutecznie przejęta przez pewne radykalne, a nieliczne grona. Ta Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła bardzo taki określony, postmodernistyczny, utopijny program i w ramach tego programu wyznacza takie kręgi dla polityki na całym świecie. I podam konkretny przykład. Kiedy, proszę Państwa, w 2015 roku ogłaszano agendę 2030 dla zrównoważonego rozwoju, która teraz jest wcielana w życie i na różnych polach domykana, i Polska również podpisała odpowiednie dokumenty i tą agendę wciela, niezależnie czy taki czy inny obóz polityczny będzie rządził, to jest jeden z takich właśnie zarysowanych kręgów, w którym możemy się poruszać. To równocześnie na przykład wtedy w Paryżu podpisano tak zwane porozumienia paryskie co do emisji CO2. I to może nikt nie zauważył, albo może nieliczni tylko zauważyli, że to był bardzo ważny dokument, który na przykład wyznaczył to, że właśnie choćby nawet, no nie wiem, w Krakowie nie można palić kominkiem. Jak ktoś mieszka w granicach Krakowa i ma kominek, zainwestował w niego ileś tam tysięcy czy naście tysięcy złotych, to nie może już go używać. Bo to są właśnie te kręgi zarysowane bardzo mocno przez właśnie tą globalną politykę. No i tutaj tak jakby nasze lokalne władze nie za bardzo nawet mają co z tym zrobić. To zostało przyjęte i tak dalej. Teraz w naszym mieście, w Krakowie i w kilku innych miastach są tak zwane strefy czystego transportu. I to znów wszystko jest realizacja pewnych założeń z organizacji globalnych typu Unia Europejska, typu ONZ, typu właśnie porozumienia właśnie takie ekologiczne, które wyznaczają pewien zakres swobody potem dla konkretnych rządów. I takich porozumień, takich agend jest coraz więcej i to pole swobody dla tych właśnie polityków jest rzeczywiście coraz mniejsze. No i jeśli, i tutaj rzeczywiście no, ta władza, która rządziła przez ostatnie 8 lat, no też w różnych aspektach niestety nam tutaj jako Polakom nie pomogła, bo my wiemy, że premier Morawiecki na różne rzeczy się tam w Unii Europejskiej zgodził. Uchwalono odpowiednie prawa w Polsce, na podstawie których teraz na przykład wprowadza się właśnie strefy czystego transportu, na skutek których, jak Państwo wiecie, w całym Krakowie za kilka lat nie będzie można się poruszać samochodami, na przykład z silnikami diesla, właśnie takimi starszymi samochodami, sprawnymi również, ale i tak dalej. Więc tutaj warto sobie zdawać sprawę, że te kręgi swobody, czy kręgi właściwie nie swobody, ale jakiegoś takiego skrępowania, system skrępowania, postępuje i każda nowa władza będzie musiała to respektować. Pan Piotr Dere. No ja chciałbym zwrócić przy tym uwagę na to, co właśnie stało się, albo dzieje się, można powiedzieć, na naszych oczach. I te wybory polskie oczywiście nie są dla tego procesu obojętne, a mianowicie mam na myśli proces domykania totalitarnego charakteru Unii Europejskiej jako reorganizacji politycznej. Bo oczywiście to, że takie zapędy totalitarystyczne w Unii Europejskiej, w jej poszczególnych krajach, w różnych ugrupowaniach politycznych istniały, no to o tym wiedzieliśmy od dawna, bo tak jak wiemy o tym, że komunizm tak do końca nie zbankrutował, prawda, po upadku muru berlińskiego.
po tych słynnych słowach, że proszę Państwa, tam od dziś, dzisiaj upadł komunizm, tak? Skończył się komunizm. No, być może w Polsce tymczasowo faktycznie wtedy skończył się komunizm, ale niestety na świecie nie. I do dziś mamy i reżimy na świecie, które bez przerwy, prawda, przez ten czas przeniosły tą panującą, władającą ideologię marksistowską i mamy na świecie reżimy, które do tego, do jej wprowadzenia, jej głównych założeń dążą. No i niestety takim organizmem politycznym staje się także Unia Europejska, do której Polska dołączyła przed ponad 20 laty. Przepraszam, 20 lat temu, bo mam na myśli oczywiście referendum z 2003 roku. I właśnie wczoraj miało miejsce, no wydaje się, takie bardzo ważne, może nie przełomowe, dlatego że tych momentów przełomowych jest bardzo, bardzo wiele, ale bardzo ważny akt głosowania w Komisji Konstytucyjnej Parlamentu Europejskiego nad całym pakietem zmian, i to od razu należy powiedzieć, że te zmiany właśnie przeszły, zmian instytucjonalnych Unii Europejskiej polegających na tym, że praktycznie te resztki suwerenności, a więc to, o czym powiedział mój prześwietny przedmówca, zostaną całkowicie zlikwidowane, prawda? Oczywiście to znowu nie stanie się jednego dnia, bo ten proces trwa i postępuje. Natomiast o ile dotychczas Polska w Unii Europejskiej mogła, i inne państwa także, prawda, mogły bronić się w ten sposób, że tylko pewne obszary, ściśle określone w traktatach, są wyłączną kompetencją Unii Europejskiej i tylko pewne obszary są obszarami współdzielonych kompetencji pomiędzy Unią Europejską, jej organami, a państwami narodowymi, to tendencja tych tak zwanych federalistów, to jest zresztą tak na marginesie pojęcie bardzo mylące, bo nie są to żadni federaliści, bo to słowo tworzy taką iluzję pewnej federacji, prawda? Jednak pomimo wszystko niezależnych państw. Nie, to nie są żadni federaliści, to są komunistyczni, bolszewiccy centraliści, unifikatorzy, dążący do całkowitego zglajszachtowania Europy w ramach Unii Europejskiej i zniszczenia przede wszystkim państw narodowych, idąc jakby za myślą przewodnią do dokumentu, który jest dla nich konstytutywny, a więc tego słynnego manifestu z Ventotene, stworzonego przez włoskich komunistów, socjalistów, tak zwanych antyfaszystów. I ten proces, który oni popychają konsekwentnie do przodu, polega na tym, aby coraz więcej kompetencji, coraz więcej spraw należało do wyłącznego rozstrzygania przez organy Unii Europejskiej. No i oczywiście oznacza to wyjmowanie tych kwestii spod kompetencji rządów czy parlamentów państw narodowych, a co za tym idzie, całkowite wyjmowanie ich spod jakiejkolwiek, nawet iluzorycznej, prawda, bo mówmy się, zgadzamy się chyba co do tego, że ta współczesna polityka i system, w którym żyjemy, daje nam tylko bardzo niewielką kontrolę nad tym, co robi właśnie nasz rząd, nasz parlament i inne władze, ale jednak mamy przynajmniej jakąś w symboliczny sposób możemy przynajmniej teoretycznie ową kontrolę sprawować. Ten proces przesuwający kompetencje do organów Unii Europejskiej powoduje, że tą nawet symboliczną kontrolę tracimy całkowicie, że Unia Europejska tak naprawdę zamienia się w organizm, który po prostu jest oczywiście tak samo jak Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, który miał bardzo demokratyczną, można powiedzieć, konstytucję przecież, prawda?
Tak samo Unia Europejska, skrywając pod hasłami, ideami demokratycznymi ten system rządzenia, no na naturze swojej tak naprawdę to totalitarny, na dodatek, co pokazują deklaracje jej istotnych twórców i polityków, nie będzie się tej ich ambicji, one nie będą się ograniczać tylko do sposobu i systemu rządzenia, ale tak naprawdę w celach, w istotnych celach właśnie ich rządzenia, sprawowania ich rządów w Europie znajdują się idee totalitarne właśnie, komunistyczne, marksistowskie albo neomarksistowskie. I teraz dokonam takiej syntezy, chyba nie wiem czy udanej, ale tego, czemu panowie mówią, bo z jednej strony tutaj faktycznie trudno się nie zgodzić. Było to straszenie wystąpieniem z Unii Europejskiej, że oto Kaczyński chce Polskę wyprowadzić z Unii Europejskiej i co to panie będzie, po tym już będzie tylko koniec świata i właściwie nie będzie można nigdzie wyjechać, bo przecież wrócą kontrole na granicach, a tu taram taram, te kontrole wróciły tak czy siak. To jest jeszcze inna sprawa, one się nagle pojawiły i świat się jakoś nie zawalił, tam ludzie dalej jeżdżą. Zresztą te kontrole były, jak Państwo pamiętają, w czasie tych obostrzeń pandemicznych, tak je nazwiemy, i też były, no ale to były takie dobre kontrole, bo wrócić mogą złe kontrole. No i teraz przy takiej atmosferze strachu, właśnie takiego polexitu, który jest jak niemalże najgorsze przekleństwo, no teraz takie zmiany, o których Pan Piotr Derę mówił, robi się i można wprowadzać z większym przyzwoleniem. No bo wiecie, jak się nie zgodzicie, nie będziecie chcieli, no to wystąpicie, a to się musi źle skończyć. Więc ja się obawiam, że tego straszenia straszenia wystąpieniem z Unii, czy straszeniem tego, jak to świat wygląda poza Unią, przerażająco, może być coraz więcej. A z drugiej strony właśnie to zaciskanie tego braterstwa, aż chrupią kości, też będzie postępowało. To właśnie, przepraszam, o ile można tu tylko wtrącić, to właśnie stało się w ostatnich dniach już, bo gdy premier Orban wypowiedział się podczas uroczystości przypominających i przypominał wydarzenia na Węgrzech w 1956 roku i jakby dokonał pewnego porównania pomiędzy ówczesnym obozem sowieckim a Unią Europejską, to na to odpowiedział mu pan Borrell, pan można powiedzieć swoisty minister spraw zagranicznych Unii Europejskiej, odpowiedział mu, że no przecież nikt Węgrów w Unii Europejskiej nie trzyma na siłę. Jeżeli będą chcieli, to mogą opuścić przecież Unię Europejską. No to przykład brytyjski pokazał, jak to wygląda i jak to można opuścić bez problemu. Ale tutaj proszę Państwa, żeby taki przykład Państwu podać z dziś, bo my sobie tutaj tak rozmawiamy, wiadomo, to jesteśmy w gronie nie takim jakichś mediów mainstreamowych, prawda, i ktoś mógł powiedzieć tak, że przyszli i sobie tam narzekają, nic mi się nie podoba. Dzisiaj, proszę Państwa, pan Marek Sawicki z PSL-u, bardzo doświadczony polityk, który już naprawdę w polityce jest długo, nikt chyba nie posądza o to, że jest jakimś oszołomem i tak dalej, powiedział, co następuje. Bo pytali się go, bo on oczywiście pojawił się jako jeden z kandydatów możliwych na objęcie Ministerstwa Rolnictwa, prawda? I on mówi tak, 70% rolników jest za Prawem i Sprawiedliwością, 10% za Polskim Stronnictwem Ludowym i niewiele mniej za Koalicją Obywatelską. I teraz uwaga, z 7-letnich doświadczeń bycia ministrem rolnictwa dziś wiem, że główne kwestie dotyczące rolnictwa rozgrywają się w Brukseli, a nie w Polsce. No naprawdę, to nie mówi jakiś konfederata tam, prawda, Grzegorz Braun czy Mensen czy ktoś, tylko mówi naprawdę, no człowiek rzeczywiście, no bardzo doświadczony w polskim, absolutnego takiego mainstreamu polskiej polityki. I to naprawdę, no właśnie tak to jest,
Tylko że problem jest taki, że my się mało tym wszystkim interesujemy. Mało o tym wiemy, jak te mechanizmy globalne działają i jak bardzo one wyznaczają właśnie kierunki tego wszystkiego, co się z nami dzieje. Przecież proszę Państwa, ile to było? 2 lata temu te wielkie protesty rolników w Holandii przeciwko drastycznym decyzjom o obniżeniu produkcji na przykład mięsa, tam pogłowia bydła, nawet chyba tam do 40% były te postulaty. No i po prostu nagle tamten rząd coś takiego ustalił i zaczął to wcielać w życie i dopiero wtedy ci holenderscy rolnicy, którzy przecież to jest tak zwana dojrzała demokracja, to nie jest jakieś tam, to nie jest jakaś peryferia, tylko to jest sam środek. No, dojrzała jeszcze pouczająca demokracja, bo tak jest. To byli politycy, którzy nas pouczali, jak tak. Się robi praworządność. I dopiero po prostu jak praktycznie przyszli ci urzędnicy tam do nich wręczyć im tam odpowiednie dokumenty, że teraz będzie inaczej, teraz musicie się zredukować, prawda, o 40%, no to wtedy był szok. Jak to? Nas tutaj, tak, potraktować? No i pamiętacie Państwo, co się wydarzyło, że były te gigantyczne protesty, na autostradę wyjechały ciągniki i tak dalej, i to nawet jakoś tam ferment był tak duży, że nawet reprezentacja jakaś polityczna tego ruchu znalazła się w holenderskim parlamencie. Ale to tylko pokazuje, że to jest nie tylko problem nas, Polaków, ale generalnie w Unii Europejskiej obywatele Unii Europejskiej, obywatele tych krajów nie za bardzo rozumieją te procesy, które się tam odbywają, jak one są niebezpieczne i naprawdę one się bardzo szybko będą przekładały na takie właśnie konkrety. Tutaj dobrze, chyba nie ma obywatela Unii Europejskiej, na szczęście jeszcze obywatele krajów Unii Europejskiej. Przepraszam, tak. Ale nie, to nie jest, żebym, broń Boże, pana profesora jakoś poprawiał, tylko w tej zbitce obywateli Unii Europejskiej, którą pewnie już słyszeliśmy, to też jest zawarte pewne proroctwo, można powiedzieć, które się, nie daj Boże, spełni. Ale pan prezes mówił o rolnictwie i tutaj, gdzie się decyduje, no jest... Okazało się w ostatnich miesiącach, że jeszcze jest jeden gracz, który na to rolnictwo polskie wpływa, czyli Ukraina. Dowiedzieliśmy się, jak bardzo polskie, a może dowiedzieliśmy się, albo uświadomiliśmy sobie, jakie to jest wszystko powiązane i jak naprawdę część przepisów i tak dalej jest ustalana, no, nie wiem, czy tam, gdzie ma być, a może gdzieś indziej. Niekoniecznie polskie interesy są tutaj realizowane. Zobaczymy, bo tu rząd deklarował pewną zmianę polityki wobec Ukrainy. Powiedzmy, że pod koniec, przed wyborami zaraz, no zobaczymy, jak tutaj ta sprawa będzie się miała, ale do niej jeszcze wrócimy, bo ja chciałbym o jeszcze innej, takiej globalnej kwestii powiedzieć, bo one są dużo ciekawsze niż taka lokalna łupanina, która jest no, jakoś tam fascynująca. No, czasem ogląda się filmy, w których jest strzelanina i kowboje się gonią, no i to też ma swój niezaprzeczalny urok, ale myślę, że warto mówić o rzeczach poważnych. Pan mówił o kwestii zacieśnienia Unii Europejskiej i tak dalej. Ja myślę, że dorzucił kwestię imigrantów i imigracji, bo to było nawet przedmiotem referendum, takie było coś takiego jak referendum, o tym się mało mówi, nie uzyskało frekwencji odpowiedniej, ale to będzie żyło. Przecież jak się obserwuje te obrazki przypływających na tych łódkach czy bieda łódkach, nie wiem, na Wyspy Kanaryjskie, na południe Francji i tak dalej, ci imigranci, to ta sprawa nie zniknęła. Tutaj tą kwestię jakoś trzeba rozwiązać i to rząd taki czy inny będzie się musiał z tym zmierzyć. A Unia Europejska mówi o przymusowej relokacji, o kwotach, zapewniając, że no ale to nie będzie dużo, no ale jest pewna zasada, że nam się narzuca, kto może na tym terytorium Polski się znajdować, bo to na to bym zwrócił uwagę, że to jest już jakaś forma przymusu. Nieważne, że tam jest dużo czy mało, chociaż z perspektywy oczywiście funkcjonowania jest to istotne, no ale to już jest właśnie ukłon w kierunku tego, o czym pan Piotr Derę mówił, o jeszcze większym ograniczeniu suwerenności. No tak, oczywiście. Ja w ogóle chciałbym się podzielić z państwem taką refleksją. Z pewnością żałujemy tego, że wynik wyborów był taki, jaki był, ale ja jedną no, z rzeczy, których żałuję najbardziej, no to właśnie to, co stało się z referendum, a zwłaszcza z pytaniem dotyczącym imigracji. Oczywiście. Tu trzeba sobie zadać pytanie, po co było to pytanie i dlaczego ono zostało tak sformułowane i dlaczego to referendum zostało tak przeprowadzone. Czy rzeczywiście organizatorzy
chcieli uzyskać odpowiedź Polaków na to pytanie, czy że rzeczywiście chcieli uzyskać pytanie Polaków, odpowiedź społeczeństwa na pytanie w ogóle o imigrację, o zgodę, o przyzwolenie na imigrację. Ja przypomnę tylko, że to pytanie odnosiło się tak w ogóle tylko do nielegalnej imigracji, czyli rozumiem, że nawet gdybyśmy odpowiedzieli, gdyby to referendum było ważne, prawda, i skuteczne, gdyby frekwencja i ilość oddanych głosów pozwoliły na to, to i tak pozytywna odpowiedź na to pytanie, a raczej pozytywna, no, mówi o takiej, jaką byśmy oczekiwali, to ona i tak by niewiele zmieniała, bo tak naprawdę to pytanie odnosiło się do imigracji nielegalnej. A pamiętajmy, że większość krajów europejskich zrobiły sobie straszną krzywdę, doprowadzając do utworzenia się na ich terenie społeczności całkowicie obcych, społeczności rekrutujących się spośród przedstawicieli zupełnie obcej cywilizacji, zupełnie obcej religii, w stosunku do chrześcijaństwa, kultury chrześcijańskiej, cywilizacji chrześcijańskiej, a więc islamu, i zrobiły sobie tą krzywdę, albo sobie, no, swoim obywatelom, swoim społeczeństwom, swojej kulturze, w sposób najzupełniej legalny. Że to, co oczywiście obserwujemy obecnie, no, te łódki, pontony, Lampedusę, ludzi, którzy forsują płoty i tak dalej od pewnego czasu, to jest oczywiście bardzo poważny problem. Na marginesie też zresztą organizowany przez elity Unii Europejskiej, ale to, co stało się wcześniej, to znaczy to w ogóle, dlaczego identyfikujemy tą falę jako jakiś wielki problem, czy nawet, jak mówią niektórzy, pewien kataklizm, koniec Europy, etc., etc., to dlatego, że już wcześniej w Europie po prostu zagnieździły się, i to już wydające całe pokolenia, społeczności osób obcych, wrogich w stosunku do kultury europejskiej. A jak to zrobiły? Poprzez to, że zostały sprowadzone w sposób najzupełniej legalny przez Francję, Szwecję, Niemcy, Włochy, etc., etc. Przez Polskę akurat jeszcze w tamtym czasie nie, bo po pierwsze, gdy zaczęła się ta masowa imigracja, legalna właśnie, co podkreślam, gdy ona się zaczęła, to Polska była po prostu państwem należącym do bloku państw komunistycznych. No i tutaj nie myślano jeszcze o takich eksperymentach społecznych. Akurat byliśmy w tym czasie poddawani innym eksperymentom. Natomiast w późniejszym okresie, no, tą imigrację tak naprawdę uniemożliwiała bieda. Niewielka oferta, którą miała Polska może dla takich imigrantów. Ale to, uwaga, zaczęło się zmieniać. I już w tym ostatnim okresie mamy do czynienia także z imigracją jak najbardziej legalną do Polski także. Oczywiście można mówić, część tych osób do Polski trafia tylko i wyłącznie przejściowo. Tu albo pracuje, albo nie, a następnie albo wraca, albo się gdzieś przemieszcza. Ale tak czy owak do Polski bez przerwy napływają setki, tysiące imigrantów z innych krajów, w tym także z Kaukazu, z Azji Środkowej, z Azji Południowo-Wschodniej, z Indii, które, ja przypominam, że ta wizja taka słynna upadku Europy, ta pierwsza, od której, uwaga, właśnie upłynęło 50 lat, bo książka Obóz Świętych autorstwa francuskiego, znakomitego francuskiego, już nie żyjącego niestety, pisarza Jeana Raspeya, była napisana, opublikowana, przepraszam,
dokładnie w 1973 roku, więc 50 lat, pół wieku temu, ona mówiła z kolei o tym upadku, o tym kataklizmie spowodowanym przez masową imigrację z Indii. Więc właśnie taka informacja tych imigrantów z Indii właśnie przybywa do Polski coraz więcej. Ich i w roku 2023, zdaje się, już stanowili oni najliczniejszą z grup przybywających do Polski. Także na początku można powiedzieć, że tam rzeczywiście były ilości marginalne, ale w tej chwili już zaczęło się to zmieniać. Akurat w przypadku tych przybyszów z Indii nie zawsze mamy do czynienia, albo w większości nie mamy do czynienia z muzułmanami, więc tutaj można powiedzieć jakieś takie nowum, co nie zmienia faktu wcale, że mamy do czynienia z tym czynnikiem obcości kulturalnej i cywilizacyjnej. Także z pewnością nie należałoby tej imigracji akurat i tamtego kierunku imigracji identyfikować z mniejszym zagrożeniem dla spoistości, dla takiego cywilizacyjnego bezpieczeństwa i kulturowego bezpieczeństwa naszego kraju. To jak co się dzieje, no to właśnie wspomniał pan Łukasz, to co się dzieje w innych krajach, no już nabrzmiało w taki sposób, te auta palone we Francji, te walki, strzelaniny na przedmieściach miast szwedzkich, no ich obrazy, ich one dotarły oczywiście do Polski i rzeczywiście to jest interesująca rzecz, że kwestia imigracji była w Polsce po raz pierwszy chyba, o ile się nie mylę, tematem kampanii, że w ogóle wcześniej tak naprawdę w poprzednich kampaniach nie był to temat podchwytywany przez wszystkie ugrupowania na scenie politycznej. Tym razem tak się działo i przypomnę, że właśnie w tej debacie słynnej telewizyjnej, w telewizji publicznej, pan premier Morawiecki zapewnił, że obronimy Polskę przed tymi palonymi autami i na przedmieściach miast Francji i Szwecji. No, czy obronią? No, to wydaje się, że nie, dlatego że ta kwestia imigracji tym, którzy przekształcają Unię Europejską w państwo totalitarne, nie jest obojętna. Tak należałoby powiedzieć, prawda? To znaczy, tak jak tą falę ogromną z lat 2015-16 organizowały, to zostało udowodnione po prostu, rozmaite struktury ulokowane wewnątrz Unii Europejskiej, w tym rządy państw członkowskich, to słynne Herzlich-Willkommen, które wypowiedziała Angela Merkel, jest tego najlepszym przykładem, to tak Unia Europejska stara się w sposób taki, można powiedzieć, no, nieumiejętny z pozoru, radząc sobie z tym problemem nowo przybywających fal imigrantów, ale konsekwentnie stara się sprawić to, żeby ten problem imigrantów, legalnych czy nielegalnych, to już obojętne, stał się problemem wszystkich państw Unii Europejskiej. A dlaczego? Dzięki, że tu działa zasada dzieli rządzi oczywiście, prawda? Zmniejszanie spoistości kulturowej, społecznej, czyli pewnego mechanizmu obronnego poszczególnych narodów europejskich jest oczywiście w interesie tych, którzy chcą tą Unię ujednolicić, zglajszachtować, poddać wszystkich swojej totalitarnej władzy. No ciekawe, ta solidarność europejska, czy też tak zwane wartości europejskie, ale oczywiście można mówić to słowo nieironicznie, chyba nie da się, to ona jest przywoływana wtedy, kiedy jest to korzystne dla eurokratów, natomiast kiedy nie jest korzystne, to się mówi, że ktoś rozbija i działa na własną rękę. To jest też doskonały mechanizm. Zresztą jeszcze a propos imigracji, to chyba warto też patrzeć zawsze, moim zdaniem, to na co robi Turcja. Czy Turcja w osobie Erdogana nie będzie chciała czegoś ugrać na Unii Europejskiej, wymóc,
bo on ma taki mechanizm do otwierania granic, zamykania i wtedy te fale imigracyjne są bardzo, bardzo duże i mogą oczywiście się pojawiać jeszcze w większej ilości, ale to tak na marginesie. Rozumiem, że pan prezes Arkadiusz Stelmach też... No, wypada jeszcze tutaj, skoro jesteśmy na wydarzeniu organizowanym właśnie przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej, no to wypada jeszcze też bardzo mocno tutaj powiedzieć o tych wszystkich niepokojach, które związane są z tym, że jeśli w Polsce ukształtuje się rząd właśnie, który będzie bardzo spolegliwy wobec tego, co rodzi się w głowach urzędników wysokiego szczebla tam gdzieś w Unii Europejskiej, a w ich głowach rodzą się cały czas idee o jeszcze większej władzy dla organów Unii Europejskiej kosztem władzy i suwerenności poszczególnych państw członkowskich. I tutaj, proszę Państwa, na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo ciekawy artykuł o tym, że właśnie pracuje Komitet Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego, który zajął się opracowaniem proponowanych kluczowych zmian w unijnych traktatach. Czyli po prostu na naszych oczach rodzi się bardzo zasadnicza reforma w ogóle Unii Europejskiej i ona idzie właśnie w taką stronę, żeby odebrać państwom członkowskim jeszcze więcej kompetencji, przyznać je organom właśnie unijnym. I tutaj Ordo Iuris taki raport przedstawiło, to gremium unijne zaproponowało aż 267 poprawek do traktatów unijnych. Zmiany tutaj, postulowane zmiany są niezwykle szerokie, obejmują poszerzenie kompetencji Unii w dziedzinie polityki klimatycznej, energetyki, bezpieczeństwa, gospodarki czy polityki społecznej, modyfikacje unijnych procedur legislacyjnych, wzmocnienie roli Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, korekty zasad prowadzenia unijnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. I tutaj konkretnie propozycje zakładają m.in. usunięcie z unijnych traktatów wzmianek o kobietach i mężczyznach i zastąpienie ich pojęciem gender. Unia zwiększyłaby także kompetencje w zakresie polityki zdrowotnej, co mogłoby prowadzić do wymuszenia na państwach akceptacji aborcji. Instytucje unijne miałyby też możliwość pośredniego wpływania na treść programów szkolnych. Pamiętacie Państwo, jak przed rządami Prawa i Sprawiedliwości, no ile tutaj było zmagań i ile tutaj było takich niepokojów, że właśnie do polskiego systemu szkolnictwa będzie się próbowało wcisnąć te programy tak zwanej edukacji seksualnej opracowane gdzieś tam w WHO, no, które z moralnością chrześcijańską nie mają kompletnie nic wspólnego. To były programy adresowane nawet do małych dzieci. No, to jest wielka obawa, że w związku z tym, co tutaj unijni biurokraci nam szykują i mówią wprost o tym właśnie, że będą chcieli wpływać na programy szkolne, tutaj myślę, że jest duże zagrożenie. Czyli my jako chrześcijanie, katolicy nie możemy zapominać, że niestety ten rodzaj ideologii, która panuje w Unii Europejskiej, jest niestety nie do pogodzenia z chrześcijaństwem, o czym sami urzędnicy, aktywiści Unii Europejskiej mówią, no przecież nie zgodzili się na to, żeby było w ogóle jakieś invocatio Dei w tak zwanej konstytucji europejskiej, prawda? Nie zgodzili się w ogóle na to, żeby odwoływać się do jakichkolwiek dziedzictwa chrześcijańskiego. Więc tutaj te intencje są bardzo jasne, ale to nie są tylko intencje, tylko konkretne już fakty, konkretne propozycje, które idą. I to jest gigantyczne zagrożenie po prostu dla duszy naszego narodu. W środowiskach lewicowych bardzo często jest takie, widać takie dążenie, taka niecierpliwość, żeby w Polsce wreszcie wydarzył się ten moment irlandzki, żeby po prostu polski naród tak bardzo zbuntował się przeciwko swojej własnej tożsamości, swojemu dziedzictwu, żeby podobnie jak Irlandczycy w referendum, Irlandczycy niestety zrobili to w referendum, ten przez wieki katolicki naród tak bardzo dużo wycierpiał, prawda? Kościół w Irlandii bardzo dużo wycierpiał, to właśnie w tych ostatnich latach Irlandczycy w referendum sami dobrowolnie przyjęli legalizację aborcji, przyjęli legalizację związków homoseksualnych. No to jest rzecz rzeczywiście straszna i przerażająca. Ja mam nadzieję, że i Kościół polski, biskupi i wszyscy ludzie odpowiedzialni, ludzie dobrej woli i politycy polscy odpowiedzialni będą robić absolutnie wszystko, aby w tych nadchodzących miesiącach, latach zrobić wszystko, aby po prostu tym zmianom się przeciwstawić.
będzie nas czekał prawdopodobnie gigantyczny, tytaniczny wysiłek wręcz, żeby tej fali się przeciwstawić, bo to jest fala gigantyczna, fala, która jest wspierana przez, no można powiedzieć, wszystkie instytucje, wielkie instytucje globalne, regionalne, finansowe. Są całe struktury po prostu potworzone tej, jak to Jan Paweł II Święty powiedział, cywilizacji śmierci. I to będzie gigantyczna walka. Ja mam nadzieję, że Królowa Polski, Matka Boża Częstochowska, będzie z nami i że to Królestwo Matki Bożej Polska nie pójdzie drogą Irlandii. Że my się po prostu przeciwko temu obronimy. Co daj Boże, i też proszę Państwa tutaj o modlitwę i o to, że tam, gdzie każdy z Państwa może, żeby się angażować właśnie i bacznie patrzeć na to, co się dzieje. No właśnie, ale tutaj z tego można jeszcze jedną rzecz, właściwie o tym też chciałbym, byśmy porozmawiali, o pewnej zmianie społecznej, jeżeli chodzi o patrzenie na takie sprawy ważne dla nas, dla katolików, ale w ogóle dla ludzi, którzy powiedzmy do jakiejś cywilizacji chrześcijańskiej się przyznają, bo to trzeba niestety też sobie szczerze powiedzieć, że pewne procesy sekularyzacji, odchodzenia od kościoła, postrzegania legalności związków homoseksualnych, dostępu do tak zwanej aborcji, dostępu do zabijania dzieci, no tutaj generalnie lata treningu, lata takiej inżynierii społecznej, która się dokonywała, ona przynosi efekty. Widzieliśmy to, co działo się podczas tak zwanych czarnych, czy też czarcich marszy i widać wyraźnie, jak te środowiska, które teraz uważają się za zwycięskie, przerabiają nogami, żeby to wszystko zmienić, ale trzeba sobie powiedzieć, że to nie jest tak, że to jest, że nie ma na to w jakiejś części przyzwolenia, bo to, że my się nie zgadzamy, to nie znaczy niestety jakaś część społeczeństwa, całkiem spora, jest za tym, czego wynikiem jest, na przykład, czego skutkiem są wyniki choćby Koalicji Obywatelskiej, ilość osób, które głosuje na lewicę, czy inne ugrupowania, które takie przekonanie uważają i z kolei nie wiem, wynik partii, które przeciwko temu się wypowiadają. No więc na to warto zwrócić uwagę, że niektórym, wydaje mi się, politykom mogło to umknąć, że ta zmiana społeczna się dokonuje i że trzeba z nią też coś, jakoś sobie z nią radzić. Nie tylko zajmować się sobą, ale też właśnie szerzej sprawy widzieć, bo za chwileczkę przyjdą ludzie, którzy absolutnie na nas nigdy nie zagłosują. No ja obawiam się, że to... Tutaj też, proszę myślę, tu edukacja jest bardzo, bardzo ważnym elementem, co widać w propagandzie tego tęczowego piątku, który ma miejsce. Jak bardzo już zapowiadają, że już się nie boją, teraz zrobimy tak, a w przyszłym roku to minister edukacji będzie nam patronował. To ja obawiam się, że media, różne ośrodki będą tym politykom suflowały też, jak powinni, jakie konsekwencje powinni wyciągać z tego, co się dzieje. I to już się zaczęło na przykład na poziomie tych wniosków powyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Zaczęto formułować taką tezę, że na wyniku tego ugrupowania negatywnym zaważyło co? Zaangażowanie właśnie w sprawę obrony życia. No, z tym zaangażowaniem to też tak powoli, bo wszyscy, którzy są jakoś zaangażowani w ruch pro-life w Polsce, to wiedzą, że często, no, bardzo często od rządzących przez ostatnie 8 lat no, nie otrzymywali jakiegoś takiego specjalnie istotnego wsparcia. Ale chodzi oczywiście tu przede wszystkim o kwestię wyroku Trybunału Konstytucyjnego, prawda? No i tego, co stało się po tym. No i oczywiście formułuje się taką tezę, że na wyniku złym Prawa i Sprawiedliwości, który należy podkreślić, że on nie był wcale taki zły, prawda? No właśnie, zaważyły te czarne marsze właśnie i że to przeorientowanie opinii publicznej rzekomo w tym kierunku bardziej liberalnym. I o ile oczywiście jest prawdą, że jakieś zjawisko no, niepokojące z pewnością dokonało się, szczególnie jeżeli chodzi o osoby młode, jakieś zjawisko odejścia albo przejścia na stronę tą, nazwijmy to, proaborcyjną w środowiskach
młodych, szczególnie kobiet, prawda, jest rzeczywiście zauważalne i prawdopodobnie ono się wiąże też z tym zjawiskiem sekularyzacji, laicyzacji, której się dokonuje w Polsce. Ale uwaga, należy ocenić, że ten wniosek akurat jest daleko idącą manipulacją, bo największe tąpnięcie popularności Prawa i Sprawiedliwości, przynajmniej to deklarowane w sondażach, miało miejsce nie po czarnych marszach, gdzie ono spadło tam chyba o 2%, tylko po czym? Po ogłoszeniu całego pakietu przeróżnych ustaw z piątką dla zwierząt Kaczyńskiego na czele i różnymi tego typu uderzeniami we własny elektorat. Także oczywiście środowiska liberalne bardzo sprzyjają takiej interpretacji, że to właśnie, że sprzeciwili się kobietom, prawda, stało się przyczyną ich klęski. No nie klęski to po pierwsze, prawda? Nie przyczyną i nie stało się. Także to wszystko prawda, ale to tak jak prawda, z tym, że... Rowery nie dają, tylko kradną. Ale też generalnie nie okazało się, że nie ma też jakiejś rewolucji takiej, to potwierdza, co pan Piotr mówi, jeżeli chodzi o płcie, że tak naprawdę nie ma żadnej wojny płci, że oto kobiety nagle poszły gremialnie, procentowo głosować na lewicę, a ci tacy incele, mężczyźni, opresyjni i tak dalej, to na prawicę. No nie, tego ogólnie badań nie pokazało, że mężczyźni i kobiety głosują podobnie w sensie rozkładu proporcjonalnego. No, tak, bardzo często jest tak, że przedstawiciele elit politycznych, medialnych, intelektualnych przyjmują za fakty pewne zjawiska, które obserwują w swoim otoczeniu, czyli w wielkomiejskim środowisku. A u mnie wszystkie koleżanki są za aborcją. No właśnie, skoro moje wszystkie koleżanki są za aborcją, to znaczy, że wszystkie kobiety są za aborcją, tak, prawda? Oczywiście, że tak. No, oczywiście tak nie jest. Oczywiście, na szczęście Polska tak nie wygląda i rzeczywistość tak nie wygląda. No ale właśnie, Polska tak nie wygląda, ale jest wiele osób, które by chciały, aby tak wyglądało i praca będzie trwała. Ona cały czas trwa. Właśnie ja to chciałem też podkreślić, że to się dzieje niestety cały czas, jest tak trudne do zatrzymania, nie niemożliwe, ale przede wszystkim rozpracowywanie i pokazywanie tych mechanizmów jest istotne. Ja bym na tym froncie edukacji, jeżeli mogę tak powiedzieć, pozostał. I właśnie tutaj pana prezesa Stelmacha też zapytał o tą właśnie edukację i to, co się może dziać, i ewentualnie to, co się dzieje, i o zagrożenia też z perspektywy ojca, z perspektywy rodziców, dziadków, babci i tak dalej. Myślę, że warto na to zwrócić uwagę. No to tak jak powiedziałem właśnie, no tutaj ze strony polityki, no to te zagrożenia są bardzo jasno formułowane i bardzo łatwo je wskazać. Ale one idą oczywiście na wielu polach. One idą poprzez to, co no my wszyscy, w tym dzieci, dostajemy w postaci tej popkultury, która nas otacza i w internecie, i w kinie, i na platformach z filmami i tak dalej. No to są takie popularne formy rozrywki w tym momencie. To, co może się pojawić również w programach szkolnych, oczywiście różne eventy, o których wspomnieli panowie, no to wszystko tworzy pewien klimat. My mamy dzisiaj sferę polityki, sferę kultury, czy też antykultury, no prawie w całości opanowaną przez wrogów chrześcijaństwa, więc tutaj no, niczego dobrego niestety się nie można spodziewać. Tutaj jest jakaś naprawdę do wykonania tytaniczna praca tam, gdzie my możemy jeszcze coś zrobić, czyli w naszych rodzinach. My musimy wprowadzić nasze dzieci, czy wnuków, jak ktoś ma już na przykład, no, pokazać im świat prawdziwej kultury i pokazać im z drugiej strony, żeby te dzieci też zrozumiały świat antykultury. Gdzie tutaj są te wszystkie mielizny i problemy. Rzeczywiście, no dzisiaj też odsyłam do dzisiejszej naszej strony PH24, gdzie jest wstrząsający artykuł o tym, na przykład jakie zagrożenia idą tutaj do Polski od strony nowej odmiany narkomanii. Tutaj jest artykuł o tym nieszczęsnym fentanylu, które już takie żniwo zbiera w Stanach Zjednoczonych na przykład, gdzie to są już
mówi się o 100 tysiącach ofiar, prawda, tego narkotyku. I tu nawet sami politycy amerykańscy przestrzegają Europę i w tym tutaj Polskę, że to zapewne niestety pojawi się również u nas. Więc tych zagrożeń jest rzeczywiście bardzo dużo. No i cóż, no, co my możemy zrobić? No my możemy i musimy coś robić. My musimy trwać przy naszych wartościach, musimy trwać przy naszych rodzinach, cementować te nasze rodziny, inwestować w relacje między nami, tak i na poziomie rodzinnym, jak i ponadrodzinnym. No, między innymi takie spotkania jak to dzisiejsze, czy nasze kluby Polonia Christiana i inne tego typu miejsca. No, to jest też takie miejsce, gdzie, prawda, no, my się spotykamy, wymieniamy się poglądami. Nie chodzi o to, żebyśmy się straszyli, prawda, no bo czasy różne były dla chrześcijan i nieraz bardzo krwawe przecież i tak dalej. Jakoś sobie chrześcijanie z tym poradzili i ja wierzę, że sobie też poradzimy. No, ale natomiast no, nie możemy być po prostu naiwni. Nie możemy być naiwni, musimy to wszystko widzieć. Musimy się nawzajem umacniać. Musimy szukać dobrej literatury, dobrych źródeł informacji, dobrych źródeł formacji, dobrych kapłanów. Bo tutaj też no, bez kościoła, proszę Państwa, my tej walki samotnie nie wygramy. My musimy ze źródła tutaj iść tam, gdzie jest łaska Boża, a łaska Boża jest Kościele. No, właśnie, jeśli chodzi o słowo, pan przez tutaj Kościół, no, ale też trzeba sobie powiedzieć właśnie, jak pan może nie tyle przewiduje, ale widzi właśnie sytuację Kościoła po zmianie władzy. Jeżeli dojdzie i będziemy mieć rządy raczej mało kościelne, to delikatnie powiedziane. Pamiętają, szanowni państwo, to opiłowywanie katolików. Czy ten program może stać się rzeczywistością? I co Kościół może z tym zrobić? Nie jesteśmy, broń Boże, biskupami, cóż nam maluczkim doradzać, ale jako zatroskani katolicy i chrześcijanie, myślę, że do tego ja prawo myślę, mamy. Że co Kościół może zrobić, to niezależnie od tego, jak wroga będzie Kościołowi władza, Kościół musi rzetelnie wypełniać swoją misję. To znaczy po prostu musi prowadzić ludzi do Chrystusa i do zbawienia. No w Polsce ja myślę, że tu takim pilnym, absolutnie pilnym dla polskiego kościoła w rozumieniu biskupów polskich jest absolutnie przyjrzenie się jakości katechizacji w szkołach. To jest po prostu, ja nie wiem, jak to jest w ogóle możliwe, że my mamy do czynienia z gigantyczną tragedią odchodzenia dzieci z katechizy w Polsce, masowego już. I nie ma, ja nie widzę jakiejś refleksji na poziomie jeskiego, może są jakieś prace, które ja po prostu nie wiem, ale ja myślę, że to jest absolutnie pilne, to już wszystkie czerwone lampki palą się na naszych oczach i trzeba coś z tym zrobić, bo to jest absolutny dramat, co się dzieje, jeśli chodzi o tą dezercję w ogóle z katechezy. I po prostu ja myślę, że rzeczywiście te programy katechetyczne muszą w sposób jasny uczyć rzetelnie katechizmu katolickiego, takiego, jakim on po prostu jest, tradycyjnego katechizmu katolickiego. I z drugiej strony w kontekście tego, żeby dawać ludziom odpowiedzi, katolickie odpowiedzi na te problemy i zagrożenia, z jakimi obecnie się zmagamy. Prawda? Z rozpadem rodzin, z rozpadem relacji, z tymi wszystkimi zagrożeniami w sferze płciowości, z kompletnym niezrozumieniem w ogóle sfery płciowości. A to wszystko się, proszę Państwa, dzieje w kraju Jana Pawła II, który akurat o tych sprawach naprawdę rodziny, no to dużo napisał, dużo powiedział, dużo nam zostawił spuścizny, a my, jak on to powiedział kiedyś, prawda, wy mi nie klaszcie, wy mnie słuchajcie. I naprawdę posłuchajmy go w końcu i coś z tym zrobimy. Tak, właśnie tutaj po wyborach, po tych wyniku wyborów też jakiś głos Kościoła nie wybrzmiał. Ja nie wiem, że nie musiał być stanowisko episkopatu po wyborach, bo to może nie jest tego typu. Natomiast było stanowisko na przykład popierające Izrael w konflikcie z Palestyną. Tutaj zdążył się i nasz rząd wypowiedzieć i episkopat. Natomiast tak, co by nie powiedzieć o tym ważnym wydarzeniu, jakim jest wyborów, jakichś też komentarzy się nie otrzymało. A przecież ktoś na tym głosował, na tę partię. Ludzie, którzy nie wiem, uważają się za katolików, głosowali na partie, które mówiły, że dla osób nie popierających aborcji nie ma miejsca na listach, jak Donald Tusk powiedział. To ktoś tę partię popierał, a dzisiaj jest w kościele i uważa się za katolika. No. No, oczywiście. Był ten, przepraszam, żeby słowo. Był ten przedwyborczy, ten poradnik taki, na kogo głosować katolik powinien, był tam episkopat wydał, no ale umówmy się, no siła rażenia takiego dokumentu, zresztą
tak czy inaczej skonstruowanego była raczej nieduża. No nie oszukujmy się, że głos episkopatu we współczesnej Polsce to nie jest to samo, co głos episkopatu w Polsce, chociażby z czasu, o którym wspominałem, czyli w którym odbywało się referendum akcesyjne do Unii Europejskiej. To jesteśmy w zupełnie dwóch różnych światach pod tym względem. Oczywiście, jakie są tego powody, to pewnie to jest temat na zupełnie osobną dyskusję. To i laicyzacja, i różne procesy, ale także z pewnością polityka przynajmniej części polskich hierarchów do tego się mogła przyczynić, delikatnie mówiąc. Natomiast, i hierarchów, także Kościoła, jeśli chodzi o powszechny Kościół oczywiście. Ale chciałem powiedzieć, że ja mam takie zdanie, że właściwie akurat dla Kościoła wynik wyborów jest informacją dobrą w sumie. Dlatego, że to, co wydaje się, że najbardziej jakby powodowało i być może właśnie o czym wspomniał Pan Arkadiusz, doprowadzało do takiego właśnie braku refleksji nad podstawowymi problemami, niezauważanie ich, jakieś pomijanie. To były dwa zjawiska. Ten kult świętego spokoju, który wynikał z takiej chęci nieangażowania się właśnie w konflikty, nie stawania naprzeciw tego współczesnego świata, tej współczesnej kultury i konfrontowania się z nią. Tylko właśnie takiego chowania się gdzieś w rejony bezpieczne, spokojne. I drugie, ten katolicyzm kremówkowy, który w tym sensie, bo to on oczywiście ta nazwa była bardzo popularna i zyskała bardzo wiele różnych znaczeń. Idzie mi o ten sens takiego rozmytego katolicyzmu bezpiecznego, który jest przekonany, że nasza chata z kraja, że nas nie będą dotyczyć te wszystkie problemy, które są tak bolesne dla Kościoła we Francji, w Niemczech, w innych krajach. Naprawdę, z pewnością Państwo pamiętacie, ale tego typu opinie były formułowane przez wielu znakomitych przedstawicieli polskiego kleru. 10, 20, 30 lat temu. No może już 10 to może mniej rzeczywiście, bo te zjawiska stawały się u nas po prostu ewidentne, oczywiste. Natomiast teraz to wszystko wtargnie do Polski już w sposób taki, to w momencie, gdy zacznie się to opiłowywanie osławione katolików z przywilejów, tych strasznych, którzy mi się cieszą rzekomo w Polsce, to właśnie wielu, myślę, takich zwolenników tego świętego spokoju i kremówek będzie musiało się obudzić po prostu i będzie musiało się opowiedzieć po tej stronie. Oby oczywiście nie opowiedzieli się, bo będą z pewnością tacy, którzy się opowiedzą po stronie rewolucji i jednak będą tacy, którzy będą starali się stawiać jej tamę. A w tym stawianiu tamy to myślę, że polski Kościół akurat i w życiu takim troszkę w opozycji ma długoletnią, przynajmniej dwuwiekową tradycję, można powiedzieć, prawda? Więc myślę, że akurat w tej roli, jeżeli się postawi, to sobie poradzi. Mhm. No właśnie, ale jeszcze tutaj przy okazji tak skojarzyło się to, o czym też mówił Pan, że przegrana PiSu to jest kwestia zaangażowania się w aborcję. I tu pojawił się też ten argument, ten teoria wahadła, że jak się teraz za bardzo wychyli w prawo, to po wyborach ono się wychyli bardzo w lewo. Czyli że jeżeli teraz, nie wiem, nie było związków homoseksualnych, legalizacji, to teraz będzie obowiązkowy homoseksualizm. No tak mówiąc bardzo żartobliwie, chociaż to i śmieszno, i straszno. Ale do czego zmierzam? Jak bardzo fałszywy argument, myślę, że o tym też warto pamiętać, że przecież to i tak niezależne od tego, co robią dane
władzę, bo i tak ktoś idzie z jakimś programem i on ma te zmiany rewolucyjnie wpisane i kwestie czy legalizacji właśnie tych homozwiązków, czy tej aborcji na życzenie wprowadzenia i tak dalej, on nie cofnie się dlatego, a bo tamci byli tacy fajni i tego nie wprowadzili, no to ja też będę spokojny i tego też nie wprowadzę albo w ograniczonym stopniu. No to jest naiwność dopiero. To jest liczenie na nie wiem co, kiedy wystarczy poczytać te deklaracje, jakie są, czego oni chcą tak naprawdę. Dzisiaj, nie wiem, kandydatka na marszałek Sejmu, Senatu, pani Biejat, mówi, że dla niej sprawa aborcji, nie wpisanie jej do umowy koalicyjnej, to jest niedopuszczalne. Jak tak może być? No widać wyraźnie, że ta sprawa dla nich jest bardzo, bardzo istotna. Tak jak pan prezes Stelmach mówił o tej katechizacji, no to pamiętają państwo, co się działo, kwestia spowiedzi dzieci. No nagle na temat wyborcze i tak dalej walczy ze spowiedzią dzieci. No przypomnieli sobie. No nie przypomnieli sobie, tylko doskonale wiedzą, że jeśli to się uda zakwestionować, poddać wątpliwość, wprowadzić takie drżenie na ten temat, to jest bardzo dobre i to sprawę przybliża do zwycięstwa tak naprawdę. I tutaj brak, czy była reakcja Kościoła, wydaje się, że nie wystarczająca na ten temat. Więc to jest jednak o tym warto pamiętać. Pan Arkadiusz jeszcze? No w zasadzie cóż, no rzeczywiście... Nie, bo jeszcze chcielibyśmy oczywiście oddać... Tak, nie, proszę. Nie, ja w zasadzie tylko chciałem powiedzieć, że tutaj wezwać tylko do takiej czujności wszystkich i jeśli nas będą słuchać może gdzieś przez YouTube i może jakiś biskup na przykład gdzieś, czy kapłan i świeccy i katecheci i tak dalej, no tą czujność i trwać na posterunku. Otóż to. Szanowni Państwo, to ja tak patrzę na zegarek, to 19:30 się zbliża, to chciałbym oddać Państwu głos i zachęcić do zadawania pytania.